Szanowni Państwo, czy odkrycie związane z wyjawieniem zawartości szaf generała Kiszczaka to jest jakaś sensacja? No oczywiście jest pewnego rodzaju sensacja, bo wszyscy nagle zobaczyli pełne i bardzo konkretne i oryginalne przede wszystkim dokumenty TW Bolka, czyli Lecha Wałęsy. Ale przecież już co najmniej 8 lat temu część z tych rzeczy wypłynęła i jeżeli ktoś dysponował jakąś chociażby no, częścią profesjonalnej wiedzy na temat tej dokumentacji, musiał się domyślać, że tych dokumentów jest dużo, dużo więcej niż wtedy pokazano. Bo co wtedy pokazano? Wtedy pokazano fragmenty donosów Bolka, które były umieszczone w różnych innych sprawach. Dlaczego te fragmenty były umieszczone w innych sprawach? No to wynikało z tego, że jakby przy rozpracowaniu innych ludzi używano opinii różnych tajnych współpracowników dotyczących tychże ludzi. I w każdej takiej teczce był specjalny taki mały przedział stron, gdzie były opinie tajnych współpracowników. Oczywiście to jest tak, że tylko część opinii każdego tajnego współpracownika szła do takiego wykorzystania. A bardzo często było też tak, że w ogóle główna teczka nie była w ten sposób wykorzystana. Jeżeli więc, tak jak to wskazał dr Cęckiewicz, było takich fragmentów całkiem sporo, to musiało to świadczyć o tym, na logikę, że teczka agenta Bolka jest wyjątkowo duża i wyjątkowo przydatna. Dlatego, bo jeżeli ktoś tylko tam sobie coś kapował i to nie miało żadnego sensu, to nie było to do niczego tak naprawdę przydatne, poza tym, że pracownik Służby Bezpieczeństwa wykazał się pracą, no, która do niczego nie doprowadziła. Ale tutaj było inaczej. Tutaj funkcjonowały te fragmenty, w związku z czym było wiadomo, że ten agent po pierwsze posiada bardzo dużo tych donosów, znaczy wypowiedział bardzo dużo tych donosów, a po drugie, że były one bardzo użyteczne. Więc już wtedy, 8 lat temu, jak te fragmenty wyszły na jaw, było wiadomo, że Lech Wałęsa nie jest jakimś tam sobie zwykłym kapusiem, który coś przez przypadek, jego ręka bez jego wiedzy w nocy wyszła i tam podpisała, tylko był bardzo profesjonalnym kapusiem i bardzo w pewnym sensie owocnym z punktu widzenia swoich oficerów prowadzących. I przez 8 lat duża część establishmentu, różni profesorowie, różni dyrektorowie różnych instytutów naukowych, różni politycy zaprzeczali tej oczywistej prawdzie. Jeżeli jest tak, że tego typu rzeczy są zakłamane, które w oczywisty sposób są pokazane, to zastanówmy się, ile rzeczy jest takich, o których my się tylko w jakiś sposób domyślamy, których jakieś tylko cienie widzimy i nie ma tak ostrych dowodów na te sprawy. A mówi się nam, że one w ogóle nie istnieją, że jest jakaś spiskowa teoria, jakaś paranoja, jakaś obsesja. Ja myślę, że takich spraw jest bardzo dużo i bardzo dobrze by było, gdyby ta tutaj wpadka systemu w postaci wypłynięcia tych dokumentów była dopiero początkiem ujawniania wszystkich innych rzeczy z tym związanych. A takich rzeczy jest naprawdę bardzo dużo, poczynając chociażby od tego naszego słynnego seryjnego samobójcy, który krąży i powoduje, że różni politycy, a zwłaszcza przedstawiciele służb specjalnych, wieszają się czy popełniają samobójstwo w jakiś inny sposób. A jak sądzisz, bo tam tych teczek u pani Kiszczakowej było wiele. Na razie ujawnili prawnie tą najbardziej jakby taką kontrowersyjną, czyli dotyczącą Bolka Lecha Wałęsy, ale tam tych teczek było więcej. Czy myślisz, że IPN upublicznił je wszystkie, czy po prostu dał po prostu takie konkretne mięso, pożywkę dla mediów, a resztę utajnił, Ale dowcip zostawił? polega na tym, że ta teczka w ogóle nie była kontrowersyjna, bo jeżeli ktoś tylko, tak jak powiedziałem, się w odrobinę znał na tym przepływie dokumentów, to dla niego rzeczą zupełnie oczywistą było, że teczka Wałęsy to nie są jakieś tam trzy karteluszki, tylko że to jest gruba teka pełna papierów. No i właśnie to się okazało. Także ja myślę, że oczywiście tam będą wychodzić kolejne rzeczy, będą wychodzić takie kwiatki, bo to przecież nie tylko korespondencja z Januszem Korwin-Mikkem dzisiaj wyszła na jaw, ale parę innych rzeczy też wyszło na jaw. I niektóre osoby to też ustawia w delikatnie mówiąc nie najlepszym świetle. Okazuje się, że ten Oberpolizeimeister był jakimś takim spowiednikiem dla naszych elit, które do niego się z różnymi problemami zwracały, ale to świadczy też o ich
jakby z jednej strony serwiliśmie, z drugiej strony jakimś dziwnym stanie psychicznym. No jest to rzecz, dalsza zawartość, na którą ja czekam i mam nadzieję, że będzie bardzo dużo ciekawych materiałów. Miejmy nadzieję, że tak naprawdę dokumenty na Wałęsę to tylko jest preludium. Dzisiaj po internecie krąży taki filmik, gdzie Jarosław Kaczyński popiera właśnie Lecha Wałęsę na prezydenta, to było w latach 1990. A dzisiaj na przykład w ogóle PiS jako ugrupowanie nie komentuje tej sprawy. O tak, no i to jest szokujące, bo ja jestem człowiekiem, który właśnie w 90 roku, ja się urodziłem w 72 roku, czyli jak łatwo obliczyć, w 90 roku miałem 18 lat i to był pierwszy raz, kiedy ja głosowałem i zagłosowałem na Wałęsę. Ale przecież jeżeli ja bym wiedział, że on jest kapusiem, to bym w życiu nie zagłosował. I właśnie zagłosowałem prawdopodobnie pod wpływem tego typu apeli Jarosława Kaczyńskiego, bo pamiętam, że wtedy jakoś tam w 90 roku, czy to było jeszcze w 89 roku, jeszcze jako taki no już kończący okres nastoletni, ale jednak nastolatek, poszedłem na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, no i on bardzo ostro z tym Wałęsą agitował. To się odbyło na Bielanach, tam gdzie ja mieszkałem. A on wiedział przecież, bo przecież Lech Kaczyński, jego brat, wiedział. Czyli Jarosław, czy i w Magdalence był, bo widzimy, że tych uczestników tej Magdalenki była określona liczba, tam około 10 osób i w tym aż 4 prezydentów, tak? Bo był generał Jaruzelski, był Lech Kaczyński, był Kwaśniewski, trzech, tak? Także... Czyli w związku z tym sądzisz, że teraz właśnie z racji tego, że PiS jest u władzy, to będzie blokowe jakby udostępnianie szeroko tych teczek? Tych pozostałych, bo tam nie wiadomo jak... No, krążą po mieście różne plotki na temat tego. Jedna z gazet nawet opublikowała zapowiedź tekstu o tym, jak w różnych dokumentach, nie tylko tych Kiszczakowych, bo mają być ujawniane, przecież ten zasób zastrzeżony ma być ujawniony, jakieś tam inne rzeczy mają być ujawnione, to krążą różne plotki na temat różnych opisów rodziców Kaczyńskich, tak? Podobno są to rzeczy zaskakujące, ale to poczekajmy, niech one wypłyną, bo tutaj każda taka plotka może się okazać oczywiście fałszywa. Chociaż zaskakująco dużo różnych plotek ostatnio się potwierdziło. Ale no, ja też widziałem ten filmik z Kaczyńskim, przypomniałem sobie tę sytuację, no i to rzeczywiście jest no, nieprzyjemna sytuacja, no bo ewidentnie Kaczyński, wiedząc o tym, kim jest Lech Wałęsa, oszukiwał takich ludzi, wtedy młodych i naiwnych jak ja, opowiadając jakieś bajki. Więc on też powinien oczywiście za to przeprosić, tak jak Bolek powinien przeprosić za te kapowanie, no bo wygląda to bardzo źle. Tak samo Kaczyński powinien przeprosić za to, że wiedział, a nie powiedział wtedy. Ale oczywiście ani jeden, ani drugi tego nie zrobi. Dzisiaj Gazeta Wyborcza broni się grafologiem, to znaczy pokazuje różne screeny podpisane właśnie Bolek, że każdy jest innym charakterem pisma i podejrzewam, że główną linią obrony... To jest oczywiście wrzutka, wyjątkowo debilna wrzutka. Ja to mogę powiedzieć zarówno jako profesjonalista, czyli osoba, która zajmuje się aktami NKWD, a akta NKWD są stworzone, znaczy akta te polskie, ten system w ogóle tworzenia akt jest oparty o ten wzorzec sowiecki i nie ma czegoś takiego jak sprawdzanie grafologiczne kolejnych wpisów czy podpisów. Nie ma czegoś takiego. To jest totalna bzdura. Jeżeli byśmy opierali historię na zeznaniach grafologa, który przecież też nie jest naukowcem w sensie ścisłym, jemu się coś wydaje, on coś widzi albo nie widzi, nie ma jakiegoś tam modelu matematycznego, który ściśle powie, że to jest ten podpis, a nie inny. Ja to mogę potwierdzić, bo mam regularnie problem z podpisem w banku po roku. Idę i się podpisuję, a pan mi mówi, że to jest inny podpis, tak? A ja mówię, no jak, no to jest ten mój, ale on mi pokazuje, że tu jakoś inaczej. No ja mówię, no ale teraz się już w tej chwili tak podpisuje, tak? Więc to jest wrzutka, która została przez stado baranów naszych dziennikarskich przyjęta za dobrą monetę i jak teraz ja to słyszę, to jest taki wirus wpuszczony informacyjny, tak? Ja słyszę, ale grafolog nie stwierdził, albo grafolog ma wątpliwości, czy to takie literki. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna wiedza grafologiczna.
i nie sprawdza się wiarygodności podpisów. Oczywiście można stwierdzić, że pewne rzeczy są sfałszowane, ale z reguły tego się nie stwierdza na podstawie tylko samego charakteru pisma. Oczywiście, jeżeli on jest rażąco inny, no to wtedy nie trzeba nic stwierdzać, bo to widać na pierwszy rzut oka. Ale czy te dokumenty w związku z tym mogą być sfałszowane, czy bezpiecznie? Nie ma możliwości sfałszowania takich dokumentów, zwłaszcza w takiej ilości, a zwłaszcza nie ma możliwości, żeby tego typu dokumenty sfałszowane były potem w innych sprawach śledczych jako odnośniki. Bo jest oczywiście możliwość, że oni sfałszują pojedynczy dokument, który jest użyty w konkretnej sytuacji. Natomiast nie ma możliwości, żeby oni sfałszowali dokument, po czym go wrzucali jeszcze w dodatku do spraw śledczych sprzed 40 lat i tam w jakiś sposób je instalowali. No po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. To jest totalna bzdura. A co do akurat ujawnienia w tym okresie, w tym czasie tej teczki z szafy Kiszczaka. Mówię tutaj o liście generała Kiszczaka, gdzie ostatnią wolę wyraził i że po 5 latach te dokumenty miały być gdzieś ujawnione. O śmierci Wałęsy, tak. Tak, o śmierci Wałęsy, ale pani generowa zaproponowała 90 tysięcy, prawda, co było, prawda, nielegalne, bo okazało się, że to były oryginalne dokumenty. I teraz pytanie, czy to było jakby zamierzone celowe, że to akurat w tym momencie teraz miało wyjść, czy to... No to oczywiście to jest tylko gdybanie, no ale ja myślę, że to jest skrzyżowanie jednak trzech rzeczy. Z jednej strony przypadku, z drugiej strony autentycznej chęci zarobku tych 90 tysięcy złotych. Ale przecież jakby dała to na przykład bezpośrednio Lechowi Wałęsie, to mogłaby zaproponować milion. Owszem, ale trzecią właśnie rzeczą, trzecim czynnikiem jest pewnego rodzaju taka lekkość bytu pani Kiszczakowej, która przecież w jednej ze swoich licznych książek, bo to nie wiem, czy pan wie, że to jest poetka i literatka, bardzo płodna, i ona napisała bardzo wiele wspomnień tam, pokazując, jak to właśnie ten Czesiek był wspaniałym człowiekiem, w ogóle jaka to była zaawansowana demokracja i wolność w czasach PRL-u w Polsce. No i ona w jednej z tych książek napisała, że w ogóle dziwią ją strasznie te wszystkie tam zarzuty, że tam jakieś kartki i tak dalej, bo przecież ona może z własnego doświadczenia stwierdzić, że wszystko było w sklepach, wyjazdy zagraniczne, rauty, zabawy, najdroższe alkohole i tak dalej, i po prostu wszyscy żyli jak pączki w maśle i ona to może potwierdzić autentycznie na podstawie własnych przygód. Czyli po prostu to była jej zwykła głupota, że akurat to wyszło? Tak, bo ona jeszcze tego, jak się okazało, nie skonsultowała z tymi swoimi dziećmi. Jak prawdopodobnie, bo ten syn Kiszczaka, no to bardziej się, no powiedzmy, pewnie orientuje w rzeczywistości i on by znalazł lepsze miejsce, gdzie można by to skanalizować, przecież wiadomo, że można by to puścić i w paru gazetach, w jednej 5 stron, w drugiej 6 stron, w trzeciej 7 stron i tak dalej, i tak dalej. No to jakby osoba sprytna, a nie daj Boże zaawansowana w takich gierkach, jaką był na przykład Czesław Kiszczak, to ona by wiedziała, co z tym zrobić, tak? Jeżeli by miała taki zamiar. Ale tutaj ewidentnie pani Kiszczakowa poszła na całość. No, sądząc po tym okresie, że to prawie 2 tygodnie zajęło, zanim ten pan Kamiński ją przyjął, to wywołało to z drugiej strony dużą konsternację w tym IPN-ie. Ale przecież wiadomo było, że ci ludzie coś mogą ukrywać i to już dawno powinno być w jakiś sposób sprawdzone. No, a teraz nagle wychodzą takie rzeczy. No to jest, bo mówiono na przykład o tym, że teczka Bolka to jest na pewno w Moskwie, ale nieprawda. Okazało się, że ona jest nie w Moskwie, tylko na Mokotowie. Są jeszcze takie głosy, mówią, że przecież ówczesna bezpieka bezpośrednio ściśle współpracowała z rosyjską, prawda, ówczesną bezpieką, czyli że po prostu agent TW Bolek mógł bezpośrednio na jakby rozkazy Moskwy działać. No nie sądzę, że bezpośrednio, dlatego no bo żeby był bezpośrednio, to by musiał znać język rosyjski, albo ten rosyjski musiał znać język polski w stopniu dostatecznym, także raczej takiej przechodniości bezpośredniej nie było, zwłaszcza w przypadku takich osób bez wykształcenia, czy tam bez jakiegoś tam jakby przygotowania, natomiast ewidentnie te materiały mogły być dostępne, chociaż ja jako człowiek, który naprawdę spędził sporo czasu nad takimi aktami, to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie sądzę, żeby komuś się chciało w ogóle oglądać te wypociny Wałęsy w oryginale. To raczej było tak, że proszono o stworzenie, jeżeli oczywiście tak było, bo nie wiem, tego nie jestem w stanie na pewno stwierdzić, o stworzenie pewnego rodzaju resume,
co ten Bolek właściwie tam mówi, tak? Na przykład na dwie strony. I tam wtedy w takim resume było napisane, że jest taki agent Bolek, on sobie tam pracuje w stoczni, płacimy mu tyle a tyle. I on na przykład mówi, i tam parę fragmentów jego donosów. I to może być z komentarzem albo nie. Tylko że to wtedy osoba, która w tym wywiadzie sowieckim ewentualnie była tym zainteresowana, nie musi czytać kilkuset stron, tylko czyta dwie strony i dalej się zastanawia, czy to jest do czegoś użyteczne, czy nie. I to tak się odbywa. No, ja widziałem na przykład akta z polskiego wywiadu, które zajęto we Lwowie w 1939 roku. Okazuje się, że ten nasz wspaniały wywiad no, nie był w stanie spalić tamtych akt, ani zniszczyć, a może tam był po prostu jakiś agent uplasowany, który zadbał o to, żeby niemalże komplet, bodajże bez jednego roku, całej działalności operacyjnej na wschodzie wpadł w ręce Sowietów, to kierownictwo sobie zażyczyło po prostu stworzenie zeszytu takiego na kilkanaście stron, gdzie było napisane, co tam w tych aktach z grubsza jest. A oprócz tego stworzono listę, taką jak książka telefoniczna, adresów i nazwisk tych wszystkich ludzi, którzy jakby w tych aktach występują, tak? I wtedy jak wydrukowano tą książeczkę, rozesłano tam po tych wszystkich tych i to spotkano takiego człowieka, to nawet tego jakby agenta czy tam przedstawiciela NKWD na tej placówce to nie interesowało, tylko po prostu on był ściągany i dopiero ktoś w centrali sprawdzał, aha, no jest na tej liście, sprawdzamy, co dalej z nim robimy, tak? To w ten sposób działa, systemowo, także wątpię, żeby Wałęsa miał jakikolwiek bezpośredni kontakt z tego typu sowieckimi służbami.